Otwieram obrady 49. sesji Rady Miejskiej. Jest to sesja zwyczajna. Witam na dzisiejszej sesji koleżanki i kolegów radnych. Witam pana burmistrza, zastępcę, panią skarbnik, pana sekretarza, panią radczynię prawną. Witam przewodniczących zarządu osiedli, naczelników wydziałów, dyrektorów. Witam wszystkich, którzy zechcieli uczestniczyć w dzisiejszej sesji. Stwierdzę na podstawie listy obecności, że na 15 radnych obecnych jest 13, w związku z tym uchwały podejmowane na dzisiejszej sesji są prawomocne. Proszę Państwa, zanim przejdziemy do następnego punktu, udzielam na parę minut głosu panu naczelnikowi Szymonowi Patkowskiemu. Proszę bardzo. Zadaniem burmistrza miasta jest m.in. przeprowadzanie egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. Egzaminy są przeprowadzane w dwóch terminach, w terminie letnim i w terminie zimowym. W terminie letnim w tym roku wystąpiło 7 nauczycieli do egzaminu, natomiast w terminie zimowym 1 nauczyciel i ten nauczyciel dzisiaj otrzyma akt mianowania. Poproszę panią Dorotę Marciniuk z Miejskiego Przedszkola nr 5 w Rogoszowie oraz pana burmistrza o przyjęcie ślubowania od nauczyciela. Wszystkich państwa proszę o powstanie. Proszę postawić za mną. Ślubuję rzetelnie pełnić moją powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży. Dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej. Dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej. Kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania ojczyzny. Kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania ojczyzny. Tradycji narodowych. Tradycji narodowych. Poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo. Najważniejszy moment. Gratulujemy przede wszystkim zdania pomyślnego egzaminu i kolejnego kroku w stopniu nauczyciela. Życzymy wszystkiego najlepszego, przede wszystkim w życiu zawodowym, w życiu osobistym i rodzinnym i dalszych sukcesów naukowych. Wszystkiego najlepszego. Przyjęcie porządku obrad. Porządek obrad państwo otrzymali. Do tego porządku ktoś ma jakieś propozycje bądź. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, na ostatniej sesji był w porządku obrad punkt dotyczący wyników kontroli przeprowadzonej przez ZRIO, a dotyczącej dotacji udzielonych na rozwój kultury fizycznej i sportu. I radni wtedy zdjęli, uznając to, że za krótki okres czasu jest, żeby zapoznać się z tym materiałem. Materiały były dostarczone państwu radnym i wnoszę dzisiaj, żeby wprowadzić ten punkt do porządku obrad. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy ktoś jeszcze do porządku obrad ma jakąś propozycję? Jeżeli nie, to przegłosujemy wniosek zgłoszony przez pana burmistrza. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Wiadomo, że wniosek został przyjęty jednogłośnie. Proponuję, żeby nie burzyć tutaj tego całego naszego porządku i ten punkt potraktować jako punkt 19. W związku z tym proszę o przygotowanie całego porządku obrad. Kto z państwa jest za przyjęciem tego porządku, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że porządek został przyjęty jednogłośnie. Proszę państwa, mam jeszcze taką prośbę i uwagę. Otóż tak, w punkcie 18
jest zapisana prezentacja realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurbieszowie systemowego projektu pod nazwą Czas na aktywność Kurbieszowa. Będzie to prezentacja wizualna. Będą w niej uczestniczyły również osoby, które w tym projekcie brały udział. One tutaj zostały zaproszone tak między godziną 11 a 12. Proponuję, że jeżeli by się te osoby już zebrały i była ta prezentacja gotowa, to byśmy przerwali, to jest dosłownie kilkanaście minut i później ewentualnie byśmy dalszy ciąg naszych obrad prowadzili. Czy jest taka zgoda? Dziękuję bardzo. Przystępujemy do punktu następnego. Przyjęcie protokołu 47 i 48 sesji Rady Miejskiej odbytej w dniach 29 listopada i 6 grudnia. Protokoły były do wglądu w Biurze Rady. Czy ktoś do tych protokołów ma jakieś uwagi? Jeżeli nie, to proszę o przegłosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z 47 sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 29 listopada, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że protokół został przyjęty jednogłośnie. I kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z 48 sesji odbytej w dniu 6 grudnia, zechce podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że protokoły zostały przyjęte jednogłośnie. Przystępujemy do punktu 5. Informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Taką informację Państwo otrzymali. Czy ktoś ma ewentualnie jakieś pytania? Jeżeli nie, to proszę o przegłosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej informacji, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że informacja została przyjęta bez głosów sprzeciwu. Przystępujemy do punktu 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o pracach w okresie międzysesyjnym. Państwo również tą informację otrzymali. Czy są jakieś pytania? Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szoka Rado. Wy może ucichł ten gwar mieszkańców o Złotej Kielni. Proszę Pana Burmistrza o sprecyzowanie punktu 3. Ja przepraszam bardzo, Panie Burmistrzu, może sekundeczkę, ale minąłem punkt 4. Nie wiem dlaczego. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. W związku z tym poczekamy chwileczkę, jakby na ten wrócimy do punktu 4, a później będziemy już mówili o punkcie 5. Proszę bardzo, odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski rady. Proszę bardzo, panie sekretarzu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Na ostatniej sesji między sesjami Rady mieści następujące zapytania i interpelacje. Pan Marian Cisło, radny Rady Miejskiej, zgłosił wniosek wyznaczenia ścieżki rowerowej w ciągu chodnika ulicy Nowej. Stosowne pismo poszło do zarządcy drogi. Jaka będzie decyzja? Dowiemy się. Pan Józef Bojarczuk wniósł sprawę realizacji uchwały Rady Miejskiej 20 września. Dotyczy ona podziału dwóch osiedli, osiedle Słowęcin, osiedle Zielone. W tej sprawie pan radny otrzymał informacje. Myślę, że miesiąc styczeń będzie tym miesiącem, gdzie zamkniemy definitywnie sprawę podziału i wznowienia funkcjonowania już nowych zarządów osiedli Zielone i Słowęcin. Pan Jerzy Czerw podnosił sprawę wycieku wody przy ulicy Piłsudskiego. Jeszcze w dniu sesji pan prezes udzielił obszernej informacji dotyczącej tej sprawy. Pan radny Jan Szulakiewicz podnosił sprawę doświetlenia ulicy Narutowicza. Na dzień dzisiejszy jest technicznie trudna sprawa do wykonania, natomiast osobiście sprawdziłem, ulica do 24 jest dość dobrze doświetlona i nie ma potrzeby
dodatkowo, a mam nadzieję, że Rada przyjmie pewne założenia do budżetu, czy budżet, w tym koszty oświetlenia ulicznego, to by nam prawdopodobnie zakłóciło wykonanie oświetlenia. Pan Tadeusz Romaszko podnosił sprawę wysokości podwyżki poboru dla sekretarza oraz pismo w tej sprawie zostało przesłane oraz w międzyczasie podnosił sprawę rodziny z ulicy Kolejowej. Chcę powiedzieć, że tej rodzinie została udzielona pomoc w postaci objęciem dożywiania dzieci, zasiłki celowe, zasiłki okresowe oraz z budżetu miasta poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej została udzielona dotacja jako udział osoby niepełnosprawnej w zakresie dostosowania łazienki dla potrzeb osoby niepełnosprawnej, ponieważ całość albo dofinansował powiatowe centrum pomocy rodzinie, ponieważ ten pan nie miał możliwości własnego udziału z budżetu, poszły środki, żeby miał mógł wykazać swój udział w realizacji tego przedsięwzięcia. Pan radny Sołtysiak pytał w sprawie opłaty za wynajem przez organizatora Festiwalu Pieśni Patriotycznej Religijnej pomieszczenia w Rybyszowskim Domu Kultury. W tej sprawie pani dyrektor udzieliła informacji dotyczące kosztów związanych z funkcjonowaniem komitetu organizacyjnego w okresie trwania festiwalu. I tyle, jeśli chodzi o interpelacji i wnioski. Dziękuję bardzo. Czy do tych odpowiedzi pana sekretarza, proszę bardzo. Panie sekretarzu, ja jak dobrze pamiętam, to nawet wiszę w ulicy, ale tylko na przykład, że tam jest ciemno. Ja jeszcze raz się zwracam przy tej okazji, że w ogóle jest ciemno u niektórych tajemniczych osiedla, zupełnie ciemno. I tak jak przedtem, tak dzisiaj też będę prosił w punkcie interpelacji do pytania o uświetlenie. Tylko to proszę, żeby ci w punkcie to wnioski się składały. A to tylko na dłużej nie zadeśniła. Tylko był przykład. To taki zapis był. To ja mówiłem, że to jest jako przykład. Rozumiem, że nikt więcej w tym temacie nie ma pytań. W związku z tym przechodzimy do punktu, który przerwaliśmy, do punktu 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o pracach w okresie międzysesyjnym. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Ja bym na to pytanie pana burmistrza. W roku 2013 odbyła się 11. edycja konkursu Złota Kielnia 2012. Konkurs był ogłoszony przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników w Lublinie. Została powołana kapituła konkursu, sąd do oceny tych prac. I w ramach naboru wniosków również nasz wykonawca naszych domków socjalnych zgłosił tą inwestycję do tego konkursu. I odbyła się gala, w której to ja również uczestniczyłem. Byłem mile zaskoczony, że właśnie akurat padło na Chrobieszu w kategorii budownictwa socjalnego, wielorodzinnego, że nasze te domki zdobyły pierwsze miejsce w tej kategorii. Dotyczy to ostatnio oddanych tych domków. Wysoko zostaliśmy ocenieni i to, co prasa pisała, że tam akurat myśmy kupili sobie tą złotą kielnią, jest wielkim kłamstwem, bo nikt takiego czegoś nie kupował. Zgłoszenia dokonał właśnie wykonawca, nie my. Nam było przyjemnie i powinniśmy się tym szczycić, jednak ten Trubieszów został pokazany na szczeblu wojewódzkim, gdzie były różne podmioty z całego województwa w różnych kategoriach.
że myśmy zdobyli to pierwsze miejsce. Tyle chciałam powiedzieć. Jeżeli by to nie wystarczało, to mogę więcej jeszcze. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy w tym punkcie ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to prosiłbym o przegłosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem sprawozdania burmistrza w poprawkach w okresie międzysesyjnym? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że sprawozdanie zostało przyjęte. Jednogłośnie przystępujemy do punktu 7. Interpelacje, zapytania i wnioski rady. Proszę bardzo, w tym punkcie ktoś ma jakieś sprawy? Proszę bardzo, pan radny Sołtys. W tym roku, w 2013, została zmieniona ewidencja gruntów, no nie wiem jak to się fachowo nazywa, w każdym razie wiele gruntów, które nie przekwalifikowano, wiele po prostu nieruchomości czy gruntów, które miały status gruntów rolnych, zostało przekwalifikowanych na grunty budowlane. Była to decyzja chyba rządowa, wykonywało to starostwo, natomiast skorzystały gminy, nasza gmina także. I ja tutaj dostałem po prostu, no, pewien człowiek zwrócił się do mnie takie pismo, decyzję o tej zmianie i troszeczkę przyznam się, że jestem szokowany. Już samo to, że wcześniej płacił 200 zł tego podatku łącznie, w tej chwili będzie płacił 1200, więc to tylko w naszym kraju jest możliwe, żeby z roku na rok podatek wzrósł, nie wiem, 600% czy 700. Natomiast no nie podoba mi się forma tej decyzji, dlatego że w decyzji podpisanej tutaj przez panią skarbnik pisze się tak, że decyzja numer ta z dnia tego i tego, konkretnie 1 lutego 2013 roku, ustalająca wysokość łącznego zobowiązania pieniężnego zostaje uchylona. Ustalam nową kwotę podatku na rok 2013 w wysokości takiej i takiej. Tak nie można pisać, proszę Państwa, zostaje uchylona. Trzeba napisać na jakiej podstawie, na podstawie jakiej decyzji. I proszę się nie tłumaczyć, że tą decyzję wydało starostwo, czy tam rząd, czy ktokolwiek, dlatego że my z tego korzystamy i to w sposób nieprawdopodobny. Proszę ludziom, że tak powiem, uniemożliwić jakieś odwołanie, czy cokolwiek, czy zapytanie. No nie wiem, w ten sposób prosiłbym, żeby nie pisać tego typu decyzji, tylko podawać tą prawną, że tak powiem, podstawę. I prosiłbym, żeby na następnej sesji w ogóle radnym przedstawiono, na jakiej zasadzie to się wszystko odbyło, bo nas ludzie pytają, chcemy po prostu być poinformowani, żeby móc tym ludziom odpowiadać. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani poseł. Proszę panie przewodniczący, wysoka rada. Ja chciałam prosić o informację, z której wynikało, co zostało zrobione w ostatnich miesiącach w kierunku wymiany folii pokrywającej dach na budynku głównym zespołu szkół miejskich numer 2. Ostatnie pismo, które do mnie dotarło, to było z datą czerwcową i wiem, że była prowadzona jakaś korespondencja z wykonawcą. Gwarancja kończy się we wrześniu 2014 roku, dlatego pytam, mamy już bardzo mało czasu. I druga sprawa, to także proszę o informację, jak na dzień dzisiejszy jest zakończona sprawa naprawy dachu na hali sportowej w Zespole Szkół Miejskich numer 2. Co zostało zrobione, jaki jest efekt prac, ile kosztowała cała naprawa i po prostu na co została reszta środków przeznaczona. Bo w budżecie były dosyć spore pieniążki na to przeznaczone. Proszę bardzo. Na razie nie zmieniono chyba do planu pracy rady wprowadzić jeden punkt dodatkowy, ale już dzisiaj mówię na ten temat. Na ostatniej sesji budżetowej rozmawialiśmy na temat ZES-u i na temat podwyżki cen ciepła. Mówiliśmy o tym, że nie będzie. Dowiadujemy się dzisiaj, że jednak będzie 6-7% podwyżka ZES-u i uważam w ten sposób, że należy
prac będzie kosztował około 100 zł. W tym momencie myślę, że kruche są nadzieje dla ZEC-u, w tym momencie dla tego zakładu, który naprawdę powinniśmy się zamknąć. My się zbudujemy tą kotłownię i obniżymy o 50%, bo takie są ceny, na przykład robienie 53 zł gigajoule kosztuje na miałowej, a u nas będzie kosztowało 100 zł. To nie łudźmy się tym, że blokujemy jakąś drogę, czy robimy plac i po czym ludzie mają chodzić, bo to jest 80% kosztów czynszowych dzisiejszych mieszkańców Polnej i innych mieszkańców też. Jeśli my tego nie zrobimy, to ktoś za nas to zrobi, bo jeśli spółdzielnia mieszkaniowa zacznie się wyłączać w tym momencie z ZEC-u, to temacie są zamknięte. Tylko szkoda mi tych ludzi, szkoda tej całej roboty, bo my się zajmujemy nie tym, co trzeba. Będzie rzeczy, bardziej nam zależy na tym, żeby ludzie mniejszy czynsz płacili, i w tym, po czym będziemy mówić, chodzi, bo to jest grodzi się dzisiaj sprawy. Uważam, że powinna być na sesję nadzwyczajną w miesiącu styczniu, która by ten temat umówiła i podjęła, żeby Rada podjęła konkretne decyzje. Nie na tej zasadzie, że ktoś nam nie pozwoli, czy pozwoli. My chcemy po prostu ludziom pomóc w tym momencie, bo rewitalizacja czy inne rzeczy to nie pomagają w czynszu bieżącym. I to jest tylko pięknie, ładnie to wygląda, ale w gruncie rzeczy, jak się przeliczy to do czynszu, do rent które, i emerytur, które posiadają ludzie w Rzeszowie, to jeśli ktoś zarabia, to 80% idzie na czynsz. Myślę, że to jest bardzo ważny temat, który musi być omówiony. Nie mówimy dzisiaj, bo to jest uczciwie, bo w rzeczy budżetu nie zaczepiamy, ale tu już dzisiaj sugeruję, że na pewno w planie pracy inwestycji powinno być takie spotkanie, a jeśli nie, to sesja nadzwyczajna. No i tematem naprawdę się trzeba zająć, bo znowu obchodzimy się ręką do tego. Proszę bardzo, panie przewodniczący, leciałem z głowy. Jeszcze jedno pytanie, myślę, że ważne. Proszę o informację, jaka jest w tej chwili sytuacja z rynkiem, z małym rynkiem, ze starym rynkiem. Kiedy są planowane przenosiny, czy w ogóle są planowane, czy były rozmowy prowadzone z kupcami i czy zostały podjęte prace nad zmianą regulaminu dotyczące tego małego rynku, bo naprawdę zwracam uwagę, że jeżeli będą przenosiny, to według tego regulaminu, który żeśmy uchwalili, to będą duże kłopoty i problemy, ponieważ tam nie ma po prostu takich określonych jakichś jednoznacznych zasad na właśnie w jaki sposób ma się to odbywać. I po prostu ludzie będą walczyć o określone miejsca i trzeba po prostu to sprecyzować, bo inaczej to no będzie, nawiasem mówiąc, spory bałagan w głowie. Proszę bardzo, profesor. Ja chciałem przy tym powiedzieć, panie burmistrzu, szanowni państwo, na temat tej podwyżki tych energii cieplnej. Dla mnie zaskakujące bardzo. Dlaczego? Na dzień 30 września 2013 roku w spółdzielni mieszkaniowej z tytułu zadłużenia czynszu jest 1 300 000 zł i to rośnie. Proszę państwa, to będzie niedbawna tragedia. Jeżeli wzięliśmy się za termomodernizację. Wszystkie bloki praktycznie zadłużyły się, spłacają, a tu się funduje, serwuje podwyżka następna. To już jest chyba przesada. Pan mówi o sesji nadzwyczajnej. Dzisiaj, panie radny, podejmujemy uchwałę budżetową. To gdzie pan daje pieniądze? Jaką pożyczkę następną? Gdzie? Skąd? Problem jest poważny i poważnie się trzeba na to zastanowić. Mówię, że niedawno było 1 300 000 zadłużenia z tytułu czynszu. To jest sygnał niepokojący w samej spółdzielni w KSR. To jest tragedia. Czy ktoś jeszcze ma jakieś sprawy? Ja chciałem jeszcze w interpelacjach. No to tak. I tak jak mówiłem na początku przy tym wyjaśnieniu, ja nie proszę, panie burmistrzu, ja błagam w imieniu swoim i mieszkańców swojego miasta. Co trzecia, co czwartala, panie się śmieci. Nie żyjmy w Ciemnogrodzie, bardzo pana proszę. Na osiedlach, czy na Wolnej, czy na Popówce, czy gdziekolwiek widzę, to jest tragedia. Błagam pana, żebyś pan wziął sobie do serca to, że ludzie potrzebują jednak troszeczkę próbieczkę jakiegoś.
Mam, proszę pana, do pana burmistrza się zwracam, może do pana prezesa Pelitaliery. Pani Panasiewicz Jadwiga mieszka na 3 maja 1841. Ona mieszka z córką niepełnosprawną i z synem naukowcem. Ja to nazywam naukowiec. Bo wszystko boi i dalej trenuje. Tak, jest na ogół fatalnym i teraz pytanie pełnosprawna córka. Ona jest w tej chwili do sytuacji tragicznej. Dotyczy szczególnie okiem. No są okna w fatalnym stanie. Pofatygowałem się do niej, bo powiedziałem, brak szyb podwójny. I okna są w takim stanie, że się nie domykają. No i nie wiem, czy ona zalega, czy nie zalega, ale to jest mieszkanie, jak to patrzeć, komunalne. I należałoby coś, panie burmistrzu, zrobić. Ostatnio była okno, szyba pękła, bo to wszystko jest na grafkach, w cudzysłowie. I szyba pękła rozsiała sobie poważnie. Jeśli by była możliwość, to dla bezpieczeństwa, bo ta niepełnosprawna córka jej może się o okno oprzeć i może kiedyś może wypaść. Ja bardzo proszę wziąć ten temat pod uwagę i coś zrobić z tym. Czy pan burmistrz będzie odpowiadał, czy pisemnie te sprawy? Sprawa podwyżki ciepła do ludzi. Niezdecydowany. Pracowuje pan dopiero wnioski do tej taryfy. Sam niedawno dostał przed Bożym Narodzeniem te dane dotyczące budowania taryfy, podwyżki i tak dalej. To jeszcze do nas nie dotarło pana, to co się nie rozumie. Jasne. Czy ktoś ma jeszcze jakieś sprawy? Jeżeli nie, to przechodzimy do punktu 8. Zapoznanie z protokołem z kontroli przeprowadzonym przez Komisję Rewizyjną w dniu 26 listopada 2013 roku w środowiskowym Domu Samopomocy. I punkt 9. Zapoznanie z protokołem z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 26 listopada 2013 roku w Straży Miejskiej. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Proszę bardzo. Protokół z kontroli środowiskowego Domu Pomocy w Kudyszowie w dniu 26 listopada 2013 roku przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Kudyszowie. Komisja w osobach radny Tadeusz Tomaszko, wiceprzewodniczący komisji, radny pan Wojciech Spisiak, członek komisji. Przedmiot kontroli. Kontrola. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku. Sposób badania dokumentów podczas kontroli podano w treści tego protokołu. Podczas kontroli obecni byli i wyjaśnień udzielali pan Kazimierz Łukiewicz, dyrektor środowiskowego Domu Pomocy Społecznej, Domu Pomocy, pani Krystyna Kozioł, księgowa. Wyniki kontroli oparto na przedstawionych do wglądu dokumentach i udzielonych wyjaśnieniach. Ustalenia szczegółowe. Komisja zapoznała się ze statutem Domu Pomocy i wynikiem finansowym. Komisja obejrzała obiekt i stwierdziła. Wszystkie pomieszczenia są zadbane i ogrzewane z wyjątkiem piwnicy, która jest w poważnym stopniu zagrzebiona. Środowiskowy Dom Pomocy przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych. Pensjonariusze wykonują różnego rodzaju prace, takie jak obrazy wycinane, obrazy malowane, obrazy z materiałów i prac stolarskich i nauczyciela. W jednym z pomieszczeń znajdują się urządzenia do ćwiczeń rowery i biegania. W budynku znajduje się kuchnia i stołówka obsługiwane przez pracowników i pensjonariuszy. W przedstawionej dokumentacji wynika, że w roku 2012 było 35 miejsc dla niepełnosprawnych. W roku 2012 uzyskano 436 tysięcy złotych od wojewody na działalność statutową. Dom Pomocy zatrudnia księgową na 0,50 etatu, 3 osoby administracji, 1 sprzątaczkę, 1 pielęgniarkę i 6 pracowników terapeutów. Wnioski końcowe. Budynek od strony zewnętrznej wymaga remontu, popękany tynk, piwnice należy odgrzewać. W
na tym protokół zapisany. Widzimy to z kontroli Straży Miejskiej za rok 2012, pierwsze porocze roku 2013, w dniu 26 listopada 2003 roku przez Komisję Wojewódzką Rady Miejskiej w Krubieszowie w składzie. Przewodniczący Marek Jan Kawalec i członek Komisji Marek Laskowski. Przedmiot kontroli, kontrola pracy Straży Miejskiej za rok 2012, pierwsze porocze roku 2013. Kontrola objęta okres od 1 stycznia 2012 do 30 czerwca 2013 roku. Sposób badania dokumentów podczas kontroli podany w treści tego protokołu. Podczas kontroli obecny był i wyjaśnił, udzielał pan Tadeusz Wdowiek, komendant Straży Miejskiej. Wyniki kontroli oparte na przedstawionych do wglądu dokumentów, udzielonych wyjaśnieniach i dołączonych ustawienia. Ustalenia szczegółowe. Straż Miejska wykonuje zadania z zakresu ochrony porządku publicznego wynikającego z ustaw i aktów prawa miejscowego. Na dzień kontroli Straż Miejska liczy 5 osób, które wykonują czynności mające na celu poprawę bezpieczeństwa porządku i czystości na terenie miasta Krubieszowa. Patrolowanie ulic, placów, terenów szkolnych, osiedli mieszkaniowych w zakresie ochrony porządku publicznego, przeciwdziałanie przestępczości, wykroczeniom patologicznym społecznym. W związku z popełnieniem wykroczenia lub uchylenie się od wykonywania obowiązków wynikających z obowiązujących aktów prawnych, Straż Miejska podejmowała środki represyjne. Wystawiono mandaty na kwotę 10 100 zł za rok 2012, załącznik do protokołu. Są to różne zdarzenia wykazane w tabelarycznym zestawieniu. Pierwsze półrocze roku 2013 wystawiono mandaty na kwotę 3750 zł. Roczny koszt Straży Miejskiej zatrudniony w roku 2012 jest to kwota 245 tysięcy złotych. Ponoszone wydatki w stosunku do zaplanowanych wynoszą w roku 2012 kwota 5210 zł, wykonanie 4750,66 są to wydatki osobowe, sorty mundurowe i materiały do wyposażenia. W pierwszym półroczu roku 2013 kwota planu 4,5 tysiąca złotych, wykonanie 554,24 zł. Są to wydatki osobowe, sorty mundurowe i materiały do wyposażenia. Straż Miejska zbyła pobór opłaty targowej w roku 2012 kwota 53 917 zł. W pierwszym półroczu roku 2013 kwota 22 872 zł. Straż Miejska oprócz czystej prewencji wyzwała współpracę z Komendą Powiatową Policji w Krubieszowie w tematach akcji i programy prewencyjne działania mające na celu zapobieganie i popełnienie przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminalnogennym. Spotkania z młodzieżą szkolną zorganizowane w ramach programu Świadomie i Bezpiecznie. W 26 spotkaniach uczestniczyło 490 uczniów. Spotkania z młodzieżą pod nazwą Bezpieczne Gimnazjum, w którym uczestniczyło w 9 spotkaniach 184 uczniów. Spotkania z młodzieżą pod nazwą Jestem Bezpieczny, w których uczestniczyło w 8 spotkaniach 204 uczniów. Udział strażników w rozwiązaniu imprez kulturalno-światowych, patentycznych, sportowych, zgromadzeń powiecznych. Wobec pozytywnych wyników kontroli odstąpiono od przedstawienia wniosku. Zatem był zakon zakończony po jego wpisaniu odczytaniu. Dlatego chciałem też zwrócić, że kiedy się składałem taki wniosek mówiący o tym, mówimy o oborze inkasa na rynku. No nie wiem, czy to jest do tego, żeby ubierać inkasa na rynku, czy od tego są pracownicy, co pobiera. I kwota jest niebagatelna, w gruncie rzeczy patrząc do budżetu, bo to jest przez półtorej roku około 6 tysięcy złotych. Trzeba było się nad tym zastanowić, czy Straż Miejska ma zbierać naprawdę opłaty targowe. Może, ale nie da się odpowiedzieć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś do tych protokołów ma jakieś pytania? Jeżeli nie, to przystępujemy do punktu 10. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2014 rok. Szanowni Państwo, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, ja w kwestii formalnej. Każda, o ile się orientuję, każda uchwała powinna być opiniowana. Która komisja opiniowała? No każda powiem. Miała szansę, bo miała materiały. Nie wiem dlaczego. Ale na żadnej nie było. Wprowadzono. A kto miał wprowadzić? No kto? No ktoś organizacyjnie na tym czuwać. No zgadza się, przewodniczący komisji. Nie wiem dlaczego przewodniczący komisji sobie nie... No to sprzeciw formalny wnioskuje o dopunktowanie, żeby wszystkie komisje się wybrały. Zaopiniowały. Nie ma problemu, proszę bardzo. Ogłaszam 10 minut przerwy. Żadna, ale może mają wnioski jakieś. Proszę bardzo. Materiały były...
zaskarżone już kilkanaście dni temu. Proszę bardzo, jakieś propozycje do tego wpiszemy, żebyśmy później nie głosowali poprawek, tylko wpiszemy to jako obowiązujący projekt i będziemy głosowali. Proszę bardzo, pani Tereni. Taką propozycję o dopisanie do każdego miesiąca prośby o informację, z której by wynikało, jaki został zaciągnięty kredyt. Bieżący. Chodzi mi o to, bo w budżecie mamy upoważnienie dla burmistrza do 2 milionów. Więc po prostu są to kredyty krótkoterminowe, żeby raz w miesiącu uzyskać informację, w jakiej wysokości został zaciągnięty kredyt i na jaki cel. I no, zobowiązać burmistrza. To była mowa na komisji. Była mowa na komisji, ale najlepiej formalnie wniosek postawić, planie zapisać. Informacja burmistrza miasta o wysokości zaciągniętego kredytu i jego przeznaczenie, tak? Rozumiem, czyli to będzie proszę? Nie, no to jak już jest w planie pracy, no to w planie pracy. Czyli to do każdego miesiąca, gdzie jest sesja, tak? Proszę bardzo. Ja mam wniosek, żeby do sesji majowej dopisać punkt ocena funkcjonowania jednostek budżetowych gminy miejskiej Chrubie. Nie ma. W maju nie ma. Ale możemy prowadzić. Czego w maju nie ma sesji? Ocena funkcjonowania jednostek budżetowych na terenie gminy miejskiej Chrubie. No to może dopiszmy do kwietnia. A w kwietniu to w maju nie będzie. A co, w maju nie ma sesji? I w lutym też nie ma sesji. W maju nie ma. W lutym. Ale później na zwyczajnych mamy więcej jak tego. To dlaczego? Lepiej planową wprowadzić. Nie, ale to już dużo jest. 3 lata były już takie. To jest taki mamy w ubiegłym roku. Ale zawsze był rozpatrywany. No to proszę propozycję. No to jest propozycja. Maj. Na maj. Wysiu, maj. Ocena funkcjonowania. Ocena funkcjonowania jednostek budżetowych. Jednostek budżetowych na terenie gminy miejskiej Chrubiesz. To jest szkoły tak? Maj. Pod jakim kątem? Szkoły LinkedIn składają informacje. To do września. Tak, we wrześniu składają. To do września. To jasne, tak. To nie jest potrzebne. Funkcjonowanie jednostek budżetowych. Nie, tu jest racja. Maj, dobra. Proszę, następny. Ja jeszcze, panie przewodniczący, aby to uporządkować. Chodzi o to, że powinniśmy wybrać przewodniczącego, żeby przynajmniej w protokole było, że tam pan Renek Kawalec jest tym przewodniczącym, żebyśmy dopiero te problemy. I teraz następna sytuacja. No, rozumiem, że po 11 miesiącach kończy się funkcjonowanie nas, ale żeby radę nie zostawić następną, z jakimś tym, na drugi powinniśmy też, załóżmy, jakiś jeden punkt zaplanować, żeby oni mieli jakieś odniesienie, to nie chodzi, że to my będziemy już, będzie to następna rada, ale nie można na 11 miesiącach bazować, kiedy oni uchwalą wtedy plan pracy. Logiczne jest, żebyśmy im coś zostawili. Radni, my przestajemy być radni, ale rada funkcjonuje dalej. No, uchwalenie budżetu załóżmy, i to już jest. Czyli to dwa punkty, uchwalenie budżetu i uchwalenie długoterminowej. Prognozy finansowe. To jest tylko pieryjne. Czemu się robić? Na wniosek burmistrza może do zmiany zrobić. Ale będą musieli. Uchwalenie budżetu na rok 2015. Wieloletni program. Jak koniec kadencji. Zbysiu. Ale to nie my, to już następna rada będzie. Ja sprawdzę 3 lata temu co było. W jakim miesiącu? W grudniu.
Jesteście na grudniu. Ma ktoś jeszcze coś? Grudniu. Nie ma. Znaczy, dobra. Ja mam jeszcze jedno pytanie, bo tak się zastanawiam nad tym ZEC-em, bo w gruncie rzeczy to nie wiem, czy to się skończy, ale no, czy w styczniu nie wprowadzić oceny zakładu budżetowego? No ale jak nie będzie miał jeszcze materiału, to nie jest takie, że nie. Ale może zrobić. Zrobimy ZEC-y na zwyczaj. Dobra. No to dobra. Tak, wiesz, będzie tylko jeden temat. Nie, no to właśnie chodzi. Dobra, ale to ja pod koniec, wydaje, ale pod koniec ty się, panie przewodniczący. Zapytajmy. A jak nie będzie? Zapytajmy go, czy jest możliwość. No. Bo na pewno wiadomo, jakie wyniki będą. Wiemy, jakie wyniki będą. No średnio. No to właśnie. Także tu tylko chodzi o decyzję w tym momencie. Nie? Dobra, wycofuję to. Dobra, proszę państwa, czyli dodatkowo, jeżeli można, bo żebyśmy czegoś nie minęli. W miesiącu, do każdego miesiąca do sesji dopisujemy punkt informacja burmistrza miasta o wysokości zaciętego kredytu i jego przeznaczeniu, tak? Bieżącego. Wysokości zaciętego kredytu bieżącego, tak? Bieżącego kredytu. Krótkoterminowego. To są różne rzeczy. Dobra, to ja będę jeszcze raz czytał, aby mnie poprawiajcie. Informacja burmistrza miasta o wysokości zaciągniętego krótkoterminowego kredytu, tak? Tak, krótkoterminowego. Bieżącego kredytu. Kredytu i jego przeznaczenie, tak? Jego przeznaczenie. Dodajemy sesję majową z tematem ocena funkcjonowania jednostek budżetowych na terenie gminy miejskiej Chrubieszyn z wyłączeniem szkół. Tak. I w miesiącu grudniu, tak? Tak. Uchwalenie budżetu na rok 2015 i uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej, tak? Tak? Dobra, to panie przewodniczący, proszę o przegłosowanie. Proszę, kto jest za taką propozycją do planu pracy z tymi zmianami już wszystkimi? Proszę o podjęcie i o pozytywną opinię. Proszę, powiedzieć. Kto jest przeciwny? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę, jednogłośnie. Pan docisnął to jedziemy. 10 minut minęło. Dobra, moje ludzie. Zaraz przyjdą ci ludzie wszystkich komisji w sprawie przyjęcia planu pracy Rady na 2014 rok. Został wypracowany ostateczny projekt w porozumieniu pana przewodniczącego. Proszę pana przewodniczącego wspólnego posiedzenia o opinię. Czy to jest teraz pozytywny po wprowadzeniu tego? Cicho. Wie. Wprowadziliśmy dodatkowo w maju punkt, sesję. Ocena funkcjonowania jednostek budżetowych gminy miejskiej Chrubieszyn bez szkół. I w miesiącu grudniu dołączył, bo tutaj nam się plan pracy rady kończył w listopadzie, więc tak jak zawsze bywało, w grudniu jest te dwa punkty, czyli uchwalenie budżetu miasta na rok 2015 i długofalowa prognoza finansowa. Także to są te absolutorium. Kiedy? W lipcu. Nie ma zapowiedziane, żebyśmy w końcu czerwca. To nie znamy oczekiwania. Jak ja akcentuję? Ale to nie rozumiem. No jest czerwca. Sprawozdanie burmistrza miasta. Sprawozdanie miasta z ukończeniem budżetu. Proszę państwa. Sprawozdanie działalności ZEC-u i elektronika jest. Znaczy będzie taka sytuacja, będziemy, bo nie mamy kierownika, nie może się powiedzieć, kiedy będzie miał wszystkie dokumenty. Dogadaliśmy się, że będzie sesja nadzwyczajna. Żeby to po prostu ten temat. Nie, ale to sprawozdanie. Chodzi o to, żeby jak się będzie sesja nadzwyczajna. Proszę państwa, no nie przeszkadzaj. Co się dzieje dzisiaj? Dlaczego mówię przewodniczący samorządowych tych dni poinformowali, czy się będzie sesja dotycząca zespołu. Dobrze. Ten
PPG tutaj tak. Jest przy sprawozdaniu. Także opinia jest. Proszę dopisać do protokołu, żeby na sesji nadzwyczajnej odnośnie sesji poinformować przewodniczący co robi. Dobrze, czy w tej sprawie ktoś jest pomyślony? Jakieś uwagi? Jeżeli nie, to proszę o przegłosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem przedstawionego przeze mnie i przez pana przewodniczącego planu pracy Rady na 2014 rok, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosu? Posiedzenia nie przedstawię. A, prawda. Jeszcze jeden wniosek. To nie mam tego zapisanego. No ale to jest zapisane do każdego miesiąca. Do każdego miesiąca, w którym będzie się odbywała sesja, jest punkt informacja burmistrza miasta. Informacja burmistrza miasta o wysokości zaciągniętego krótkoterminowego bieżącego kredytu i jego przeznaczenia. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego planu pracy, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Plan pracy został przyjęty jednogłośnie. Proszę Państwa, są ci ludzie. W związku z tym tak, prosiłbym bardzo jakoś tak się ścieśnić, żeby Państwo tutaj mogli wejść. I na kilkanaście Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie, mili goście, w tym także uczestnicy projektu systemowego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2009-2013. Postaramy się zrobić z panią Irminą Gumieniak, która reprezentuje firmę Kropek, która realizowała usługi szkoleniowe w roku bieżącym w ramach postępowania poprzetargowego. Ja rozpocznę tylko wstępnej informacji dotyczącej projektu systemowego. Pani Irminka w sposób bardzo skrótowy zademonstruje, jak wyglądała część realizacji tego projektu w postaci szkoleń przeprowadzonych, jak mówiłam, w ramach postępowania przetargowego przez firmę Kropek z Lubiszewa. Projekt systemowy był złożony i zaakceptowany w roku 2009-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt i 2009 roku i 2013 roku jest projektem, który skierowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach tych projektów realizowanych przez dwa lata byli objęci działaniami tego projektu osoby, które zdobyły warunki czy kryteria dostępu, korzystały ze świadczeń pomocy społecznej przynajmniej rok i były zarejestrowane w Biurze Pracy jako trudowary bezrobotne, czyli też przynajmniej rok czasu, w roku bieżącym 7 osób było nieaktywnych zawodowo, 21 osób bezrobotnych. Rekrutacja wszystkich beneficjentów projektu była przeprowadzona przez pracowników ośrodka na bazie dokumentacji, dodatkowo specyficznej dokumentacji w postaci zaświadczeń i oświadczeń potwierdzających tak pozostawanie jako osoba bezrobotna czy osoba nieaktywna zawodowo. W roku 2009 ogółem kwota dofinansowania wyniosła 102 835,50 zł. Przy ogólnej kwocie projektu 113 633 023 groszy, przy wkładzie własnym 12 064,50 zł. W roku 2013 ogólna kwota projektu była zatwierdzona przez instytucję pośredniczącą, czyli Wojewódzki Urząd Pracy na kwotę 273 329,22 zł. Kwota dofinansowania Europejskiego Funduszu Społecznego to kwota 244 629,64 zł. Wkład własny 28 699,58 zł. Chciałabym zaznaczyć, że projekt systemowy jest realizowany w ramach priorytetu 7 promocja integracji społecznej. Numer działania to jest 7.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, nazwa poddziałania 7.1.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Ogólnym założeniem
i składania i efektów kończących projekty systemowe realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, aczkolwiek muszę powiedzieć, że projekty systemowe są organizowane również przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Tyle tylko, że narzędziem realizacji jest zupełnie inna dokumentacja. W ośrodkach pomocy społecznej w tej chwili projekt systemowy jest realizowany na podstawie kontraktów socjalnych. Kontrakt socjalny, jak Państwo czytaliście nieraz w sprawozdaniach działalności ośrodka, jest istotnym dokumentem wychodzenia z problemu rodziny, osoby poprzez współpracę z pracownikiem socjalnym, gdzie opracowywany jest wspólnie program działania z osobą korzystającą z pomocy społecznej przy udziale pracownika socjalnego. Realizacja tego kontraktu socjalnego jest narzędziem zasadniczym przy realizacji tych projektów systemowych. Jak już wcześniej powiedziałam, instytucją pośredniczącą, czyli instytucją, do której składa się i rozlicza wnioski systemowe, jest Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. W roku 2009 było objętych 15 osób tym projektem. Wśród tych osób były same kobiety. W roku bieżącym kryterium dostępu obligowało do włączenia, zachowując równość płci, również mężczyzn. Mamy w tym roku 21 kobiet i 7 mężczyzn. Jak już wcześniej powiedziałam, rekrutacja odbywała się na podstawie dokumentacji ośrodka przy współpracy z pracownikami socjalnymi. I w ramach tej współpracy, która rozpoczęła się od podpisania kontraktów socjalnych, opracowane zostały potrzeby w zakresie realizacji tak projektu i stworzenia beneficjentom objętych projektem możliwości poprawy własnych warunków życia, własnego podejścia do problemu rodziny, osoby, do problemu środowiska. I na podstawie tych zdiagnozowanych potrzeb były realizowane na przykład, i skupimy się na tym, treningi kompetencji umiejętności społecznych, treningi podstawowych umiejętności i treningi pracy. I muszę też Państwu powiedzieć, że po raz pierwszy w roku 2013 ośrodki pomocy społecznej mogły również organizować w ramach posiadanych środków na projekt staże. W tym roku na stażach, staże odbywa 19 beneficjentów, wśród nich jest 7 mężczyzn i osoby te uzyskały możliwość odbywania stażu w naszych zakładach pracy. Jest to Urząd Miasta, jest to Hrubieszowski Dom Kultury, jest to Służba Drogowa, jest to HOSIR i również 3 szkoły, zespoły szkół miejskie, to jest 1, 2 i 3. No, często rozmawiamy akurat przy okazji różnych spotkań czy pobierania stażowych. No, osoby, które są objęte tymi stażami, są bardzo zadowolone. Oczywiście muszę też Państwu powiedzieć, że skorzystanie z tych osób, oprócz nabycia umiejętności, tutaj zaraz Panie przedstawi, w jaki sposób to się odbywało, jest też bardzo ważne, dlatego że mamy do czynienia wśród klientów pomocy społecznej z osobami, które nigdy nie pracowały. Nie pracowały nie dlatego zawsze, że nie mają kwalifikacji zawodowych. Nie pracowały dlatego, że nie miały takiej możliwości. Też tutaj można powiedzieć, że problemem zasadniczym jest brak miejsc pracy. I szczerze przyznam, że niełatwo jest takiej osobie wejść od razu z takich warunków życia, gdzie nie trzeba wstawać na czas, gdzie nie trzeba pewnych zadań na czas i pod nadzorem innych i osoby wykonywać. Jest trudno, żeby nawet, szczerze przyznam, korzystać ze szkoleń, dlatego że jest to określona godzina, gdzie mamy te spotkania organizowane. Jest to konkretne zadanie, które w danym dniu grupa ta musi wykonać. Muszę też powiedzieć, że na początku też różnie bywa współpraca w grupie, ale przy ułożeniu w praktyce szkoleń zasad pracy w grupie te osoby świetnie ze sobą współpracują, zdobywają swoją duży zasób wiedzy do prowadzenia podstawowych czynności życiowych, a tym samym to wszystko w przyszłości, no mamy takie nadzieje,
będzie powodowało też, że osoby te szybciej odnajdą się na rynku pracy, gdzie też pod tym kątem były przeprowadzane szkolenia. Czy były jakieś prowadzone badania na temat skuteczności tego programu? W skali kraju naszego, prawda, w Polsce, jak to wygląda? I jak, bo może ktoś mi umknęło tutaj podczas tej prezentacji, jak wyglądał nabór uczestników do tego programu? To jest druga sprawa. A najbardziej się to chciałbym podziękować pani kierownik naszego MOPS-u i pracowników tej jednostki za ten wysiłek włożony w ten program. No zobaczymy, jaki będzie efekt, prawda, bo na to trzeba poczekać. Ale no chciałem tylko właśnie na te pytania chciałem podjąć odpowiedź. Ja przyjmuję podziękowania od końcowej części wypowiedzi pana zacznę. Te podziękowania kieruję przede wszystkim uczestnikom projektu, bo muszę państwu powiedzieć, że bez takiej postawy, jaką zaprezentowali w tym i w poprzednim projekcie systemowym uczestnicy, nie byłoby możliwe zrealizowanie tego projektu. Więc musimy też sobie zdawać sprawę, że jeżeli jest nabór kandydatów do programu, do projektu, to nie zawsze kończy się to tym, że osoba deklarująca kończy ten program. Wtedy jest, czy